Witam Was, z tej strony Bartek. Dzisiaj zapraszam na pierwsze wrażenia z użytkowania Huawei Nova. Kiedy spojrzymy na Huawei Nova, a przede wszystkim na tylną część tego smartfona, możemy tutaj wysnuć takie spostrzeżenie, że ten smartfon jest dość podobny do Nexusa 6P i rzeczywiście muszę to potwierdzić, ponieważ tutaj mamy takie, według mnie, bezpośrednie nawiązanie do wyglądu Nexusa 6P, mianowicie mam tu na myśli ten czarny element, w którym umieszczono obiektyw aparatu, a także diodę do podświetlania zdjęć. Tutaj natomiast, jeśli chodzi o Huawei Nova, nie mamy tego takiego charakterystycznego garba, jaki miał Nexus 6P. Tutaj wszystko jest, można powiedzieć, gdzieś na równi z resztą tylnej części tego smartfona, tak więc moim zdaniem to wygląda jak najbardziej w porządku. Również na plus całe wykonanie. Aluminium w połączeniu ze szkłem, tak naprawdę jeśli chodzi o plastik, znalazłem tutaj ten jeden element na dole, którym są ukryte, podejrzewam, że anteny i wydaje mi się, że ta część, gdzie umieszczono obiektyw aparatu, szczerze mam tutaj mieszane uczucia. Nie wiem, czy jest to szkło, nie wiem, czy jest to plastik, natomiast wiem, że nie jest ten element jakoś super odporny na zarysowanie, ponieważ pod światło zauważyłem tutaj takie drobne mikroryski, ale na czarnym kolorze jakoś przesadnie tego nie widać, tak więc według mnie nie ma dramatu, jeśli chodzi o tą kwestię. Całość jest naprawdę świetnie spasowana, matowa aluminium również pozytywnie wpływa na chwyt tego smartfona. Co również muszę powiedzieć, jeśli chodzi o mój punkt widzenia, to, że bardzo podoba mi się wersja kolorystyczna, która trafiła do mnie na testy, ponieważ łączy ona taki delikatny kolor złoty. On nie jest taki przesadny, nie jest taki rzucający się w oczy, jest to taki delikatny kolor złoty. W połączeniu z kolorem czarnym, jeśli chodzi o przednią część tego smartfona, a także o ten element z tyłu, moim zdaniem to prezentuje się naprawdę świetnie. Huawei Nova jest to smartfon 5-calowy, tak więc wydaje mi się, że w połączeniu z w miarę smukłymi ramkami możemy uznać, że większość osób powinna bez najmniejszego problemu obsłużyć ten smartfon przy pomocy jednej dłoni. Ja przynajmniej z tym problemów nie miałem. Bez problemu możemy obsłużyć, według mnie, ten smartfon za pomocą jednej dłoni. Według mnie również pozytywnie na obsługę przy pomocy jednej dłoni wpływa to, że wszystkie tutaj krawędzie są tak fajnie zaokrąglone. Ten smartfon jest taki dość obły, można powiedzieć, tak więc według mnie również to bardzo pozytywnie wpływa na obsługę tego smartfona przy pomocy jednej dłoni, ponieważ chwyt jego jest w tym wypadku dużo, dużo pewniejszy. Również na plus to, że szkło z przodu jest to szkło 2,5D, tak więc tutaj jest ono zakrzywione na krawędziach. Według mnie fajnie to komponuje się z resztą obudowy i wygląda naprawdę, naprawdę świetnie. Również na taki smaczek, który zwrócił uwagę, to, że tutaj w wypadku przycisku Power, podobnie jak to było przy okazji Huawei P9 Plus, mamy taką czerwoną obwolutę dookoła przycisku Power i to również jest taki szczegół, który według mnie naprawdę świetnie się prezentuje. W Nowie nie mogło zabraknąć czytnika linii papilarnych. Generalnie nie tylko ja na to zwracam uwagę, ale również inni recenzenci. To, że oczywiście jeśli chodzi o skanery w urządzeniach od Huawei, one po prostu działają fenomenalnie. W Nowie nie jest inaczej, ponieważ wystarczy, że tak naprawdę ten nasz palec delikatnie przełożymy, od razu się urządzenie odblokowuje, prędkość, precyzja działania po prostu na niesamowity plus. Jest to po prostu fenomenalny czytnik linii papilarnych. Również na co warto zwrócić uwagę, to, że kiedy przejdziemy sobie do ustawień systemowych, a także do zakładki ID odcisku palca, tutaj mamy też kilka gestów dedykowanych dla naszego czytnika linii papilarnych. Możemy za jego pomocą na przykład przeglądać zdjęcia, możemy także zsunąć sobie panel powiadomień, nie ma z tym najmniejszego problemu. Naprawdę za czytnik ogromny, ogromny plus. Kwestia baterii, ponieważ ja jestem, szczerze Wam powiem, dość zdumiony tym, jak pojemne ogniwo udało się tutaj umieścić tak smukłej i można powiedzieć niewielkiej obudowie, ponieważ mamy tutaj baterię 3020 mAh. Same wyniki na chwilę obecną są naprawdę bardzo, bardzo pozytywne, ponieważ tutaj możecie zwrócić uwagę, pierwszy screenshot 31%, prawie 4,5 godziny na podświetlonym ekranie. Kolejny screenshot, tutaj mam 55%, 2 godziny 57 minut. Kolejny screenshot 79%, prawie 1,5 godziny. Kolejny screenshot, tutaj z tego co pamiętam, na sieci komórkowej głównie smartfona używałem w tym momencie. Możecie zauważyć 75%, spokojnie ponad godzinka tutaj wpada, jeśli chodzi o podświetlony ekran. Tak więc również na chwilę obecną z baterii jestem całkiem, całkiem zadowolony, ponieważ te wyniki według mnie są na chwilę obecną naprawdę bardzo optymistyczne i muszę Wam powiedzieć, że bateria radzi sobie tutaj
naprawdę przyzwoicie. W pierwszych wrażeniach również warto powiedzieć kilka słów na temat aparatów. Nowie mamy tutaj aparat 12 megapikseli, autofokus z detekcją fazy i ciekawostka jest taka, że w tym przedziale cenowym już otrzymujemy nagrywanie w 4K, tak więc według mnie jest to jak najbardziej pozytywna informacja. Aparat przedni jest to 8 megapikseli. Kwestia jakości zdjęć, jestem naprawdę bardzo zadowolony. Tutaj jest kilka zdjęć testowych, wam pokazuję w tym momencie. Szczegółowość naprawdę na dość fajnym poziomie, kiedy tutaj mocno sobie to wszystko powiększymy, zwróćcie uwagę, że ta szczegółowość stoi tutaj naprawdę na dobrym poziomie. Tutaj akurat warto powiedzieć o tym, że jeśli chodzi o to zdjęcie, w tym wypadku były dość dobre warunki oświetleniowe, ale również kiedy te warunki oświetleniowe są troszeczkę gorsze, zwróćcie uwagę, moim zdaniem urządzenie też radzi sobie naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie, tak więc z aparatu na chwilę obecną jestem bardzo, bardzo zadowolony. Huawei Nova działa po prostu fenomenalnie. Mamy tutaj Snapdragona 625, a także 3 GB pamięci RAM i ta specyfikacja w zupełności pozwala na niesamowicie płynną pracę tego smartfona. Nie ma problemu, wszystkie aplikacje uruchamiają się bardzo szybko, nie ma żadnych klatkowań, wszystko działa bardzo płynnie, możemy uruchomić nawet dużą ilość aplikacji w tle, urządzenie nadal nie zwalnia, tak więc jeśli chodzi o płynność działania, na chwilę obecną bardzo, bardzo pozytywnie. Kwestia nakładki, jest to Emotion UI w wersji 4.1 wraz z Androidem 6.0 Marshmallow. Tą nakładkę wam już naprawdę wielokrotnie omawiałem przy okazji różnych urządzeń, tak więc tutaj na pewno nie będę się skupiać jakoś mocno nad tą kwestią w pierwszych wrażeniach, ale warto powiedzieć o tym, że jakoś żadnych funkcji nie dostrzegam, które by doszły tutaj w tej nakładce w porównaniu do innych smartfonów z tą nakładką, które testowałem w przeszłości, tak więc o tej kwestii warto tutaj na pewno wspomnieć. I również warto wspomnieć o tym, że producent zapowiedział aktualizację do Androida Nougat wraz z nakładką Emotion UI w wersji 5.0 dla tego urządzenia. To jest na tyle, jeśli chodzi o moje pierwsze wrażenia z użytkowania Huawei Nova i wydaje mi się, że już w pierwszych wrażeniach mogę to powiedzieć. Nova jest naprawdę fenomenalnym smartfonem. Na chwilę obecną nie dostrzegam tutaj praktycznie żadnych wad i o tej kwestii na sam koniec pierwszych wrażeń na pewno warto powiedzieć. Już teraz zapraszam was na końcową recenzję tego urządzenia. Jeśli te pierwsze wrażenia wam się spodobały, zostawcie koniecznie łapkę w górze. Natomiast ja się z wami żegnam, pozdrawiam was, na razie.